22 czerwca wspominamy świętego Paulina z Noli, biskupa. Paulin urodził się w 353 roku w pobliżu Bordeaux. Był potomkiem możnego rodu patrycjuszowskiego, naprawdę nazywał się Pontius Meropius Ancinius Paulinus. Zaliczany jest do grona mędrców, którzy tworzyli zręby wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Jego pierwszym nauczycielem w Bordeaux, a potem protektorem i przyjacielem, był wybitny retor i poeta Ausonius, który zarządzał prowincją i cieszył się względami cesarzy rzymskich. Rychło więc rozpoczął karierę urzędniczą, został konsulem i gubernatorem Kampanii. Prawdy wiary poznał od samego świętego Ambrożego. W 379 roku poślubił Tarasję, chrześcijankę z Hiszpanii, i wkrótce przyjął chrzest z rąk świętego Delfina, biskupa Bordeaux. Z Tarasją miał syna Celsusa, który jednak szybko zmarł. Małżonkowie złożyli wówczas ślub czystości i postanowili poświęcić się wyłącznie Bogu. Młodzi małżonkowie powrócili do Francji, nawiedzając grób świętego Marcina w Tours. Tu Paulin doznał niezwykłej łaski uzdrowienia z choroby oczu. Następnie Paulin znalazł się w dobrach rodzinnych pod Barceloną, gdzie w 394 roku z woli miejscowej ludności i za zgodą żony przyjął święcenie kapłańskie. Sprzedał majątek i w Noli założył wspólnotę. Pieniądze przeznaczył na wsparcie ubogich, wdów, na wykup niewolników, a także na budowę kościoła i ozdobienie grobu świętego Feliksa z Noli. Paulin wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do niego i ułożył ku jego czci kilka hymnów. Sam wiódł żywot mnicha wedle surowych zasad. Zwyczajem ówczesnym miejscowy kler i ludność wybrali go w 410 roku na biskupa Noli. Zasłynął konsekwentną walką z herezją pelagianizmu oraz działalnością charytatywną. Szczególne oddanie potrzebującym wykazał podczas barbarzyńskiego najazdu Wizygotów na Italię. Jako biskup Paulin nawiązał szerokie stosunki z wieloma znakomitymi osobistościami kościoła. Przyjaźnił się ze świętym Augustynem i Hieronimem. Zmarł 22 czerwca 431 roku. Jego żywot napisał kapłan Uraniusz, który spędził szereg lat u boku świętego. Święty Paulin zostawił po sobie sporo listów i poezji. Z jego hymnów dochowało się do naszych czasów 31. Należy więc do czołowych poetów pierwszych wieków chrześcijaństwa na zachodzie. Od samego początku jego grób położony obok sanktuarium świętego Feliksa z Noli był celem czci i pielgrzymek. W wieku XI jego ciało przeniesiono do Rzymu, do kościoła na wyspie rzeki Tybr. Obecnie spoczywają w sarkofagu trumnie, w kościółku w miejscowości Sutera na Sycylii obok relikwii świętego Onufrego Wielkiego. Paulin jest patronem Noli. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Paulina biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam.